Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną z metod zdobienia błystek. Metoda ta nazywa się młoteczkowanie. Młoteczkowanie można wykonać za pomocą kulki stalowej. Efekt, który osiągniemy, wygląda w ten sposób. Mamy błysteczkę, widzimy tutaj uderzenia. Jak to powstaje taki efekt? Ono powstaje w ten sposób, że uderza się kulką miejsce obok miejsca, miejsce obok miejsca, miejsce obok miejsca i powstaje w ten sposób taki efekt. Można go wykorzystywać na wiele sposobów. Można go używać w niektórych miejscach na błysce, można całą błyskę wymłoteczkować. Można używać później patynowania, wychodzą bardzo fajne efekty, tak? Tutaj widzicie, miejsca takie przyciemnione są, w tym miejscu, gdzie są wgłębienia. Jeszcze mamy kolejne błyski, to mogę Wam pokazać, proszę bardzo. Także efekt ten bardzo fajny jest i jak go wykonać, tak? Mamy kawałek blachy, kładziemy sobie blaszkę na kowadełku, no i stukamy miejsce obok miejsca. Mniej więcej wychodzi to w ten sposób, tak? Ja sobie zrobiłem takie dwa proste, znaczy dwa, trzy takie proste narzędzia. Wyglądają one w ten sposób. Jest to kulka, która jest osadzona w pręcie stalowym. I uderzam sobie tutaj w sposób wygodny, uzyskuję ten efekt młoteczkowania. Za pomocą tego narzędzia mogę bardzo precyzyjnie efekt uzyskać, stukając miejsce obok miejsca. Jak widzicie tutaj, rozmiar kulki powoduje nam to, że ten efekt będzie troszeczkę inny. Mam też takie tutaj dużą kulkę, rzadko tego używam, do dużych blach tylko, z racji tego efektu. Na ogół są to takie dwie małe kulki i tylko tego tak naprawdę używam. W większości przypadków. Jeszcze ciekawym efektem jest na przykład spiłowanie stalowego prętu na kształt kulki, ale pozostawienie takiego nieobrobionego i nieobrobionej końcówki. Też daje bardzo fajny efekt. Zademonstruję. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać tutaj na tym. Trochę inaczej do światła ustawię. I to tak naprawdę tyle. Używam tylko tych narzędzi. Bardzo mi one pomagają. No, można też i pukać samą kuleczką, tylko jest to dosyć niepraktyczne. To na tyle dzisiaj. Jeszcze Wam pokażę parę błystek z tym efektem młoteczkowania, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to można fajnie z tego korzystać. Z tego efektu. No, resztę już widzieliście. Także to na tyle dzisiaj. Będę szykował kolejne filmiki. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.